Państwa, kobiety, a także narody oszukuje się bardzo łatwo. Wystarczy trochę błyskotek. Więc mamy tutaj PiS, który zapowiadał, że będzie bronił naszej suwerenności. Jak wiadomo, to PiS wciągnął nas do Unii Europejskiej. PiS negocjował, podpisał i tak dalej, traktat lizboński, nie będę się powtarzał. Prawda? A co teraz robi PiS? PiS, proszę Państwa, usunął flagi Unii z oficjalnych konferencji prasowych pani premier. I bardzo dobrze. Tylko co robi PiS naprawdę? Naprawdę zarówno Jarosław Kaczyński już wcześniej, jak i pan Waszykowski teraz powtarza, że trzeba zbudować silną armię europejską, która oczywiście pozbawi nas całkowicie niepodległości. To jest chyba oczywiste, znaczy niepodległości już nie mamy formalnie rzecz biorąc, ale póki my mamy armię, a Unia Europejska nie ma, no to nawet Słowacja się tupnęła nogą i powiedziała, że nie przyjmie tych uchodźców, prawda? Bo ona ma armię, a Unia jej nie ma. Czyli to będzie silna armia europejska, oczywiście będzie nam mogła nieść bratnią pomoc. Także to jest rzecz oczywista zupełnie i prosimy się nie dawać nabierać na tego typu sygnały. Również w sprawie globalnego ocieplenia. Polska delegacja w Paryżu bynajmniej nie powiedziała, że to wszystko jest głupota i się z tego wypisuje i będzie głosowała przeciw, tylko jak najbardziej nawet wzywała do wzmożenia, do walki z globalnym ociepleniem. Są to oszuści. Są to oszuści i nikt nie mówi, że dzięki nim nie ma takiej ostrej walki z węglem, bo to zupełnie inni, znacznie silniejsi gracze się za to wzięli, jak Stany Zjednoczone, Chiny, prawda, RPA przede wszystkim. Także po prostu kłamią. Jeżeli będę miał mieć przekonanie, że PiS rzeczywiście walczy z Unią, to chciałbym mieć jakiś konkret, a nie to, że zdjęli flagi unijne z konferencji prasowych. Potem je powieszą, Unia się zachwyci, prawda, da im jakieś premie jeszcze, nagrody za to, że wrócili na łono Unii, prawda, i wszyscy będą zadowoleni, poza oczywiście Polakami. To tyle mam do powiedzenia, to bardzo przykre wiadomości, ale proszę je bardzo uważnie przeanalizować. Dziękuję za uwagę.